Lecimy do Tunezji, pięknego kraju w Afryce Północnej o powierzchni porównywalnej z wyspami Szkocji, ledwie ponad 164 tysiące kilometrów kwadratowych. Na pokładzie tunezyjskiego samolotu, to czarter z Warszawy, ale wylecieć można także z Pragi i Ostrawy, nastrój wakacyjny. Grupa polskich turystów odpoczywa, za oknami samolotu stara poczciwa Europa, przed nami Afryka.